Mężczyzna użył ligatora jako broni podczas bójki na plaży Brazylia. Mężczyzna użył ligatora jako broni podczas bójki. Do niecodziennego zdarzenia doszło na plaży Macumba położonej na zachód od brazylijskiego miasta Rio de Janeiro. Jeden z biorących udział w bójce czasowiczów zaatakował innego mężczyznę małym ligatorem. Nagranie, rozsyłane masowo we wtorek przez użytkowników mediów społecznościowych, zostało zarejestrowane przed kilkoma dniami na popularnej wśród turystów plaży. Na krótkim filmie, który zamieściła na swojej stronie również telewizja CNN, widać trzy osoby kłócące się ze sobą przy brzegu oceanu. W pewnym momencie jeden z mężczyzn szczuje trzymanym w rękach aligatorem innego plażowicza. Na nagraniu widać jak zwierzę próbuje ugryźć w rękę osobę, w kierunku której została zwrócona jego paszcza. Nietypowemu zdarzeniu towarzyszy rozemocjonowana grupa osób, która nagrała film. Ludzie, on ma w ręku aligatora. Przestańcie, przestańcie, krzyczy jedna z obserwujących zajście w czasowiczek. Ostatecznie, jak wynika z nagrania, atakujący przeciwnika małym aligatorem został obezwładniony. W trakcie szarpaniny upuścił też na piasek gada, którym próbował poszczuć przeciwnika. Zwierzę trafiło do parku przyrody opisujący zdarzenie portal telewizji CNN wyjaśnia, że nietypowa scena nie powstała na użytek żadnego z programów satyrycznych, ale wydarzyła się podczas prawdziwej scysji. Według stacji to właśnie mały aligator był głównym powodem kłótni pomiędzy mężczyznami, których próbował rozdzielić wezwany na miejsce strażak. Ratownik ostatecznie przekazał zwierzę do jednego z pobliskich parków przyrody, z którego przybył na plażę mały gat.